Ja bym tu mieszkanie stawiało mu ciliulki. I to brali tam, to granice szła przy tych drzewkach. To jest, że zaczął ten właściciel kopać żwir na budowę, to kości ludzkie znachodzili. Białoruś przywoziła tu i chowała przy samej granicy. Czyli granica potem przesunięta została, tak? A potem później już przez ten kościół Odelsk, to moja parafia. A do Odelska daleko stąd? 3 kilometry. W linii prostej, tak? No, mój brat, 40 rocznik, to był chrzczony w Odelsku. A ja 44 to już chrzczony był w Szydziałowie. Bo kościół nam zabrali. To ja naraziłem. Tam dziadek, to ja naraziłem. To tobie do pieca. A ten wiatrak to stary jest tutaj, co tutaj stoi w krzakach? To sam gospodarz postawił. Ale już po wojnie, tak? Tak. A ten w Minkowcach to z którego roku? A ten normalnie już tam do góry wejść popisany jest. I on był pierwszy właściciel tego wiatraka, Woronowicz Adam, pochowany zaraz przy samym wiatraku. Aha, na cmentarzu? Na cmentarzu. W tych Minkowcach? Tak. Bo teraz u nas parafia Minkowcy. Bo Odelsk zabrali nam tam. No tak, za granicą już Odelsk. Odelsk. A my dopiero musieli tu kościółek postawić, swój taki. O, i za tymi drzewkami to w tym kierunku Odelsk. Może stąd 3 kilometry. Niedaleko. No, jeszcze mój ksiądz wujek teściowy, brat rodzony, przyjechał do mnie. I z tej górki było widać kościół pokazałem tam. Tylko teraz zarosło więc. A mój co tam tyle krów dużo jest? Ale to moje kokoźniki pasą.